Jak wykorzystać Localo, żeby zarządzać Twoją wizytówką w internecie i wskoczyć na pierwszą pozycję, wyprzedzając wszystkich konkurentów? Zaraz Ci pokażę, jak ja to robię i jak widzisz, osiągnąłem pierwszą pozycję dla słowa paintball w mojej okolicy. Chodzę sobie na stronę Localo i klikam tutaj rozpocznij. Rejestruję się, podając swój adres e-mail i hasło albo kontem Google. Klikam dodaj lokalizację, wpisuję nazwę mojej wizytówki firmy w internecie i klikam w nią. Akceptuję tutaj, że język zarządzania wizytówką to jest język polski i klikam zatwierdź. Teraz mam dodać sobie słowa kluczowe, w moim przypadku to jest paintball, paintball Podkarpacie. Mam tutaj jeszcze inne sugerowane słowa kluczowe, to jest też paintball Rzeszów. Mogę sobie dodać lub nie. I klikam tutaj zobacz aktualną pozycję. Widzę teraz, jak dla tych słów, które sobie przed tym wybrałem, jest widoczna moja firma w internecie w wielu punktach naraz dla klientów, którzy by wpisywali te słowa w internecie. Wiem, że jestem na pierwszej pozycji i widoczność mojej firmy jest wysoka. Mogę sobie tutaj też przejrzeć moich największych konkurentów. Jest ich aktualnie tutaj dla tego słowa 17. Dla słowa paintball jest ich aż 55, tutaj też widzę, że im dalej, tym moja pozycja jest gorsza, więc jest jeszcze co poprawiać i idziemy dalej. Klikam sobie tutaj pokaż zadania i w tym miejscu co tydzień otrzymuję zadania do wykonania. W tym tygodniu mam 3 zadania, mam połączyć swoje konto z profilem Google, mam utworzyć i zaplanować post w Google i dowiedzieć się więcej, jak w pełni wykorzystać możliwości Localo. Połączyłem moje konto z Google, dowiedziałem się, jak w pełni wykorzystać Localo, więc oznaczam to zadanie jako zakończone i teraz tworzę i planuję post w Google, czyli dodaję sobie tutaj obrazek, teraz tworzę post. Za pomocą sztucznej inteligencji mogę sobie szybko wygenerować sugerowaną treść, później tą treść edytuję, dodając tutaj niektóre z tych słów, które są istotne do tego, żeby je użyć w tej treści. Wybieram przycisk wezwania do działania, na przykład zarezerwuj wizyty lub zadzwoń. Klikam, żeby post opublikował się w następny poniedziałek rano i klikam zaplanuj wpis. I wykonałem zadania na ten tydzień. Wchodzę następnego tygodnia znowu do Localo i mam kolejne 3 zadania do wykonania. W tym tygodniu mam włączyć ochronę swojej firmy przed nieuczciwymi działaniami konkurencji, odpowiedzieć na opinie od klientów i dodać 3 zdjęcia do swojego profilu. A więc odpowiedzmy na opinię. Otwieram sobie to okno, mam tutaj informację, że też sztuczna inteligencja może pomóc mi odpisać na tą opinię. Klikam sobie zaczynajmy, mam gotową treść, klikam sobie wybierz sugestię, mogę ją lekko zedytować. I klikam dodaj odpowiedź. Odpowiedziałem na wszystkie opinie i teraz czas na zdjęcia. Dodałem sobie tutaj 3 zdjęcia, klikając tutaj w przycisk dodaj zdjęcie i klikam opublikuj. Zdjęcia już się opublikowały i klikam oznacz jako ukończone. A teraz włączę ochronę mojej firmy przed możliwymi nieuczciwymi działaniami mojej konkurencji, jeżeli będę piął się w rankingu coraz to wyżej w internecie. Otwieram sobie zadanie i klikam włącz ochronę. I gotowe, ochrona została włączona. I wszystko jest gotowe, mam wykonane zadanie na ten tydzień i kolejne będą w poniedziałek. Miałem dzisiaj akurat trochę czasu, więc otworzyłem sobie tutaj sekcję pokaż więcej, kliknąłem sobie w posty i utworzyłem kilka wpisów, planując ich publikację za kilka dni. Dzięki czemu oszczędzę sporo czasu, a posty opublikują się wtedy, kiedy będę sobie jeszcze smacznie spał. Prowadzę moje działanie już kilka tygodni i sprawdzam sobie tutaj, jak widoczna jest moja firma każdego tygodnia. Jeżeli chcę, mogę sobie tutaj kliknąć odśwież słowo kluczowe i codziennie mogę sobie odświeżać widoczność mojej firmy, automatycznie będzie się to działo raz na tydzień. Jestem też ciekaw, co udało mi się w tym czasie osiągnąć, więc przechodzę sobie w statystyki i weryfikuję, ile miałem połączeń od momentu dołączenia do Localu, ile miałem połączeń w ostatnich 30 dniach, ile było wiadomości, ile razy ktoś poprosił o wskazanie dojazdu do tego miejsca, ile razy mój profil pojawił się dla klientów w internecie, ile postów dodałem, ile było wizyt w witrynie i tak dalej. Oczywiście, jeżeli chcę, mogę sobie tutaj to udostępnić. I pojawiło mi się zadanie, żebym pozyskał 2 opinie od klientów, więc tworzę sobie tutaj taki plakat do pozyskiwania opinii od klientów, generuję sobie go, pobieram na komputer, drukuję i wręczam ulotkę każdemu mojemu klientowi. Przy okazji zamieściłem tutaj słowa, których warto używać w treści opinii, które dodatkowo zmotywują moich klientów do tego, żeby zostawiali pełne opinie z treściami, a nie puste opinie, tylko zostawiając 5 gwiazdek bez treści. Jak widzisz, ja już jestem pierwszy i mam włączoną ochronę przed negatywnymi działaniami konkurencji. Jeżeli też chcesz być pierwszy, to wypróbuj Localo i daj mi koniecznie znać, co o nim myślisz. Jeżeli tylko będziesz miał jakiś problem, jakieś pytanie i tak dalej, śmiało możesz otworzyć sobie tutaj w prawym dolnym rogu czat i napisać do nas. I wejdź też na największą grupę w Polsce na Facebooku, na której pomagamy właścicielom firm takim jak Ty w zarządzaniu i zwiększaniu widoczności wizytówek firm w Google i pomagamy rozwiązać problemy. To wszystko z mojej strony, do zobaczenia, cześć!